Dzień dobry, witam bardzo serdecznie na mojej lekcji ekologii. Tutaj wilki biegają po podwórku. Nasza lekcja dzisiaj w plenerze. Mówimy na temat ekosystemu, więc oczywiście musiałem się tu wybrać. Nie ma opcji, żeby się w szkole uczyć o ekosystemach. Tak? Ekologia ekosystemu. Co to jest ekosystem? Jakie są przykłady? Jakie są składniki naszych ekosystemów? I mojego tutaj domowego ekosystemu. O tym dzisiaj będziemy się uczyli na naszej lekcji. Także zapraszam. Będzie śmiesznie, będzie miło. Okay. Także krótkie przypomnienie. Co to jest ekosystem? Skąd to słowo się pochodzi? Kto pamięta? Ikos z greckiego oznacza dom. Ja jestem teraz w domu u siebie, bo jest globalna epidemia COVID-19, także musimy siedzieć w domu, no ale nie kontaktując się z innymi ludźmi, na podwórko oczywiście można wyjść i wyszedłem i nagram dla Was, czy przedstawię dzisiaj tą naszą lekcję, tak? Czyli pojęcie ekosystemu. Ekosystem to jest nasz dom, miejsce, gdzie mieszkamy. Nie tylko budynek, ale też całe nasze otoczenie, tak? Ja mieszkam w Wejherowie, na Śmiechowie. Kiedyś tu była totalna wioska, kaczki takie jak ta plastikowa pływały tutaj, ptaki drapieżne. Pamiętam, jak mnie ojciec brał na wycieczki tutaj do babci, gdzie teraz mieszkam. Było tu wspaniale, tak? Czułem się świetnie i zostało mi do dzisiaj. Lubię tą przyrodę podpatrywać, tak? Lubię zwierzaki, są one super, także... No to jest nasze miejsce, to jest nasze miejsce życia, tak? Żyjemy wśród innych gatunków, nie da się temu zaprzeczyć, tak? Czyli ekosystem, miejsce, gdzie żyjemy i gatunki, nasze tutaj ptaki, nasze rośliny, czyli producenci, nasze ptaki, które tu być może słyszycie, bo ja je słyszę, dzwońca właśnie słyszę, tam na jabłonce on dzwońca. O! Tutaj srokę już na pewno ją słyszycie. Także to jest nasz dom, miejsce, świat, w którym żyjemy. I wiecie co? Powiem jedną taką rzecz na marginesie. Są projekty szukania życia na Marsie, gdzieś tam na jakichś tych księżycach Wenusa, tak? Czy Jowisza, przepraszam. Nie ma to sensu, tak? Tu trzeba dbać o życie, które my tu mamy. Tu żeśmy się urodzili. To jak tutaj żyjemy i musimy dbać o to miejsce, gdzie faktycznie przebywamy i gdzie żyjemy, tak? To jest nasz dom, nie kosmos, nie jakiś, nie wiem, Mars, czy jakiś tam, nie wiem, Europa, to jest chyba nazwa księżyca Jowisza, tam nie ma życia, słuchajcie, albo przynajmniej nie to dla nas życie, tak? Jak jest, niech sobie tam żyją, dajmy im spokojnie żyć, tak? Okej? Dobra. Przykłady, czyli miasto, tak? Czyli nasze tutaj otoczenie, lasy, tak? Puszcza Dardżlubska, która jest tam za mną. Mam 5 minut drogi do Puszczy Dardżlubskiej. Po drugiej stronie Trójmiejski Park Krajobrazowy. Też bardzo fajnie i ciekawie. To jest nasze miejsce, tak? No i w ekosystemie składniki nieożywione, czyli woda. Woda tam też kapie z rynny, tak? Bo zbieram ją sobie do podlewania moich warzyw i, nie wiem, kwiatków, tak? Jest to gleba, podstawa funkcjonowania każdego gatunku. Jest to powietrze, którym oddychamy. No i to są te składniki nieożywione, zwane też inaczej biotopem. Biotop, elementy nieożywione albo abiotyczne ekosystemu. No i najważniejsze są nasze zwierzaki i rośliny, chyba jeszcze ważniejsze, bo bez nich nie ma życia, tak? Na pierwszym miejscu marchewki, pietruszki, cebule, jabłka, kwiaty, które jak kiedyś uczennica napisała na egzaminie, upiększają łąki. Upiększają, jest super, ale przede wszystkim dają nam co jeść, czyli cukier, to jest produkt fotosyntezy, i tlen, uboczny ich produkt, a dla nas niezbędny do przeżycia, tak? 5 minut bez tlenu i po prostu możemy się już nie obudzić, tak? Czyli mamy jeszcze raz biotop nieożywione, biocenoza, elementy ożywione, czyli producenci rośliny, konsumenci pierwszego rzędu, roślinożercy, kaczuszka, w dużej części też człowiek. Ja rodzaj mówię, że on przejdzie na wegańską dietę, bo on też bardzo lubi ciastka,
bardzo lubi trawę, warzywko, jabłuszka, szarlotkę lubi, no ale no zjada tego mięsa trochę. Ktoś by powiedział, że to wilk, potomek wilka, drapieżnik, no ale ja nie wiem, czy to jest do końca prawda, czy to jest taki drapieżny zwierz, no ale są, tak, są drapieżniki, są pasożyty, są bakterie chorobotwórcze, więc nie możemy się na to obrażać, tak. Każdy gatunek ma swoje miejsce i rolę, czy to jest człowiek, czy to jest pies, wszyscy chcemy tu żyć i należy o tym dbać, tak. Każdy ma swoje miejsce i rolę. Dobra, to jest grubsza tyle. Komu się podobało, można zasubskrybować, tak, będę zadowolony, że to wam się podoba, ja też wam dziękuję za obecność, see ya, ciao.